jest urzędu, tak? Względem szkoły podstawowej w Roztrzębowie ze względu na istotne przesłanki, które pozwalały mu według jego tutaj opinii wszczęcie takiego postępowania. Jakie to były przesłanki? A mianowicie po pierwsze to jest sytuacja na Ukrainie, tak, że będą potrzebne prawdopodobnie szkoły czy miejsca dla dzieci ukraińskich. I druga przesłanka, którą poruszył, to sprawa COVID-u. Trzecia przesłanka to zmiana liczby osób, tak, w szkole podstawowej w Roztrzębowie. Tę informację, którą podaliśmy w uchwale, to również ze danych, tak, to się nazywa chyba SIOTA. I druga sprawa, według informacji pani dyrektor szkoły podstawowej w Roztrzębowie, to wszystko było w uchwale. Ta liczba nie zmieniła się. W międzyczasie pani dyrektor, czy tam w zasadzie rodzice, tak, wycofali dwoje uczniów ze szkoły podstawowej, tak, imienia Jana Czochralskiego. I tam jeszcze był argument, że rodzice z Sibio, tak, również wyrażają wolę, żeby część dzieci chodziła do szkoły w Roztrzębowie. To wszystko się stało po podjęciu tejże uchwały. Te przesłanki w ogóle się nie zmieniły. COVID był, a nawet no, teraz w tej sytuacji, to, która jest, tak, wojna na Ukrainie, to już o COVID-ie nawet się prawie, że nie mówi, tak? Ten argument, który pan kurator podał jako wojna na Ukrainie i przypływ dzieci, to te szkoły, które mamy na terenie gminy, one są w stanie te wszystkie dzieci przyjąć, tak, bo jest ich bardzo mało i tu no nie będziemy ich rozsyłać po wszystkich szkołach, tylko gdzieś będą jakieś klasy albo takie czy oddziały, czy zostaną włączone do klasy polskich, tak, tego to nie wiem. Na razie tych dzieci nie zgłosiło się żadne z tego, co ja, no dobrze, ale ja pytałem, bo ja codziennie prawie jestem z panem burmistrzem, pytamy o te rodziny, które są tutaj przyjęte z Ukrainy w internacie, tak, jest 14 osób, tak, dwoje studentów, nawet proponowałem im Uniwersytet w Bydgoszczy albo w Poznaniu, tak, mają lekcje online, ale zmierzając do sedna sprawy, w związku z tym, że w dniu dzisiejszym pismem z 15 marca pan kurator podjął odmienną decyzję do poprzedniej, czyli dokonał rewizji swojego stanowiska, tak, względem szkoły podstawowej w Roztrzębowie. Czyli względem tej szkoły my jako rada, ani organ tutaj prowadzący nie będzie podejmował na razie żadnych działań ze względu na to, że stanowisko pana kuratora, a w zasadzie postanowienie, jest wiążące organ prowadzący, jakim jest gmina Kcynia. To stanowisko, które zaburzyło ten program porządkowania oświaty w gminie Kcynia i poprawy warunków edukacji i poszerzenie oferty edukacyjnej, no, będzie miało skutki dalekie ze względu na utrzymanie oświaty w gminie Kcynia i wszystkich szkół, nie mówię Roztrzębowa, nie Sipior, tak, tylko wszystkich szkół, ze względu na to, że jak państwo wiecie, będą rosły koszty utrzymania, tak zwane techniczne koszty, czyli ceny gazu, energii, wody i tak dalej, od lipca będą uwolnione i te koszty według wyliczeń będą rosły około 40-50%. Tak? Mając na uwadze racjonalizację sieci szkół,
szkół w gminie Kcynia, to my myśleliśmy o tych dwóch szkołach, niech i to poprawiłoby na kolejne lata sytuację gasnącą szkoły podstawowej również i w Kcyni, tak? Bo spada w ciągu 3 lat znacznie liczba tych tych dzieci, tak? Również będą moim zdaniem, nie tej rady zadaniem, ale za 2 lata będą rady musiały podejmować również decyzje co do szkół podstawowych dalszych, tak? Bo będzie taki problem również w Giebierzewie, w Laskownicy i w Dobieszewie. To był dopiero początek. To racjonalne rozwiązanie pana kuratora i przychylenie się do naszego stanowiska rozwiązywało na jakiś czas problemy oświatowe i dofinansowanie tej szkoły. Te pieniądze nie poszłyby na drogi, na nic, tylko na poprawę warunków pracy dla nauczycieli, dla uczniów i na poszerzenie oferty edukacyjnej. Wiem, że jest to uciążliwe, bo każdy dba i ja jako nauczyciel zdaję sobie sprawę, również i nie jest winą nauczycieli tych szkół, że taką małą liczbę dzieci mają. Tak? Niektórzy mówią, owo, takie warunki. Nie, to nie jest ich wina, tak? Tylko brak dzieci to w całej Polsce powoduje tak. No i my taką koncepcję przyjęliśmy i ta decyzja pana kuratora, chociaż niektórzy tam pisali do pana ministra Czarnka, do pana prezesa Kaczyńskiego i tak dalej, do pani poseł Kozaneckiej, mówili, że ta rada jest jakoś tam, bo że przedstawiciele środowiska nie mają swoich radnych, tak? My nie jesteśmy radą polityczną, powiem, bo każdy startował z komitetu osobnego, czy tam pana burmistrza Szarugi, czy Piotra Hemmerlinga, bo się tak mówi, że to komitet partyjny, tak? Ja nie jestem osobą w żadnej partii. Byłem w stronnictwie demokratycznym do 90 roku, ale po prostu zrezygnowałem z tej partii z różnych przyczyn. I ta rada nie tworzy klubów partyjnych, nie ma żadnego klubu. Jedynym takim komitetem to jest komitet, czy tam klubu nie ma, ale to jest Polskie Stronnictwo. Radni startowali z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak? Czyli nie ma tu żadnych wizji politycznych i my się nie kierujemy polityką, tylko kierujemy się rozumem i przyszłością tej gminy. Ja jako człowiek, który mający swoje lata, żadne układy polityczne nie wchodzę i nie będę wchodził, to państwu zaręczam. Natomiast decyzja pana kuratora moim zdaniem jest decyzją polityczną, dlatego że uległ naciskom, tak, i po prostu zmienił swoją decyzję. I zmierzając do końca i do rzeczy, tak. Wobec tego, że mamy takie postanowienie pana kuratora, nie ma postanowienia i zmiany tego postanowienia w sprawie szkoły w Sibiorach, tak? Wobec tego na najbliższą sesję, tak? W programie sesji jest już nie zamek, tylko likwidacja szkoły podstawowej w Sibiorach ze względu na to, że mamy przyzwolenie pana kuratora i jego pozytywną opinię. Wobec tego, jeżeli pan wojewoda tej uchwały nie uchyli, to po uprawomocnieniu się tej uchwały organ prowadzący będzie musiał, panie burmistrzu, tę uchwałę realizować. Skutki, powiedziałem, będą złe, bo nie pozwolą nam, tak, a my przewidujemy. I tyle z mojej strony, mając na uwadze również i tutaj warunki waszych dzieci, tak, nie wiemy, ile będzie chciało, bo obrębem szkoły, czy
obwodem, panie dyrektorze, tak? Będzie obwód szkoły podstawowej imienia Jana Czochralskiego, ale waszą wolą będzie, jeżeli będziecie chcieli tak posłać dzieci do szkoły w Rostrzębowie, a pani dyrektor je przyjmie, jak będzie miała wolne miejsce, ale one tak są, to po prostu powiem tylko tyle. No, my zapewniamy dom do szkoły, tak, na przedwskazany, tak, do obwodu, tak, czyli do Kcyni. No i to zabezpieczymy. I tak organ i pan kurator też mówi, że gmina musi wskazać, tak? A gmina w pierwszej tak uchwale wskazała taki obwód i w tej, która będzie w 31 marca również będzie. No powiem tyle, no jesteśmy chyba tak bogatym, jedynym w swoim rodzaju krajem, gdzie utrzymuje ośmioklasową szkołę podstawową przy liczbie dzieci z oddziałem zerowym 34. Tak, gdyby to było gdzieś tam w Sudetach czy tam na Podkarpaciu, tak, gdzie nie ma drogi, nie ma mostu, tak, to takie ewenementy mogą mieć, że trzeba dowodzić, tak, czy tam no, to się szkołę zostawia. I proszę uznać nasze racje jako racjonalne i rozumne. I to, co się nie udało, tam mówię, no 2-3 lata temu, tak, to 3, to również będziemy podejmować, tak? Ale mówię, decyzja wiążąca to jest decyzja pana kuratora. Tu mamy przyzwolenie i będziemy to realizować i na czwartkowej sesji 31 marca, tak? Takie uchwały, no taka uchwała zostanie podjęta. Dzisiaj po otrzymaniu pisma pana kuratora ja wystosowałem komunikat w tej sprawie, bo dzisiaj rano pismo, tak, później komunikat, żeby uspokoić rodzice, że będą takie działania podjęte. Tak? I tyle z mojej strony. Macie państwo okazję pytać pana burmistrza, kto z nauczycielami, pana dyrektora, tak, jakie są założenia, jakie tutaj możliwości zatrudnienia, dla kogo będzie praca, tak, tutaj w pełnym wymiarze i tak dalej. No, czy dzieci interesują, nie? Dobrze, tak, ja się z panem zgadzam właśnie. O to też mówię, najpierw to jest sprawa dzieci, tak? I to jest najważniejsze, bo wszyscy się zastawiają tam dobrem dziecka, ale każdy spekuluje, tak, że o, ale no mówiłem, dla 34 dzieci jest to nieracjonalne i tutaj nie będziemy tej szkoły moim zdaniem utrzymywać i to mówię wiążąco i tam... Panie Przewodniczący, się odnieść do pana słów, to czy w nowej decyzji, postanowieniu pana kuratora jest też jak gdyby przez niego podawany argument dotyczący tego woli przejścia dzieci z Sipior do rodziców? Panie burmistrzu, może taką wolę właśnie rodzice chyba w większości tutaj w Sipiorach wyrażają. Nie wiem, ile tam są. Ale to może się panie radny, rodzice na te tematy wypowiedzą. Dobrze, proszę. Ja chciałbym się ustosunkować tylko do pytania, czy w tej decyzji też kurator jak gdyby pewną rekomendację zasugerował dotyczącą właśnie kierowanej szkoły? Ja tutaj ustosunkowałem się do postanowienia, tak, a co do tutaj my dzisiaj chcemy rozmawiać z rodzicami, tak, a z radnymi będziemy rozmawiali i omawiali tę sprawę na poniedziałkowej komisji, tak, i będziemy stanowiska w
wszystkie... Ale jestem tutaj też, jako również Pani Przewodniczący, jako mieszkaniec tej gminy. Dobrze, i też mi jest dobro dziecka w pierwszej kolejności. Bo uważam, że jeśli mogę już skończyć swoją wypowiedź, uważam, że będę stał na stanowisku i będę zachęcał pozostałych radnych, żeby się naprawdę pochylili nad tą uchwałą, bo w styczniu, na komisji styczniowej, i na sesji przypomnę Państwu, że ja proponowałem, żebyśmy tą likwidację, uważam, że reorganizacja, znacie Państwo moje stanowisko, jest potrzebna w gminie Ksyn, ale można to było zrobić naprawdę bardziej delikatnym kosztem. Okazało się, że kurator zmienił swoją decyzję, więc jest tutaj pewna szansa, tylko to jest po prostu wola teraz rady, bo to my radni będziemy decydować, wola rady, żeby ten koszt obciążenia dla dzieci zminimalizować. Dociążymy. Jeżeli tutaj też jest penetracja z panem burmistrzem, wiadomo, pan burmistrz wskazuje obwód. Ja będę wnioskował, prosił, żeby w tej uchwale ten obwód był zmieniony. Tak jak proponowałem, żeby obwodem dla likwidowanej szkoły w Sipioraz został obwód szkoły podstawowej w Ostrzębowie. Tak jak szkoda, że. Dociążymy szkołę. Ja jeszcze skończę, tylko panie burmistrzu. Dociążylibyśmy szkołę. Jeżeli wszyscy by się zdecydowali przyjść, prawda? 35 czy 34? 90%. To mamy ponad 100 osób, tak? 100 dzieciaków. To jest naprawdę duża placówka. Ale i ta placówka jest w Kosiu. Ale a pan został na radzie. Ale wyobrażasz sobie, Ania, do naszej szkoły dać rozstrzygnięcie. Ale nie, no ja byłem za. Natalia, sama walczyłaś właśnie. Ja głosowałem. Ja głosowałem za. Jeśli chodzi o reorganizację, za zamknięciem Sipioł, tak, ale za połączeniem, za pewną hybrydą, tak, żebyście, wy, tym bardziej, że no jest wola, no niech się rodzice jeszcze wypowiedzą. Ja mam okay. Tylko pytanie, jeżeli mogę, bo naprawdę... Ale ja odpowiem. Przepraszam. Poprzednia decyzja, znaczy, o zamiarze likwidacji dotyczyła obwodu szkoły w Kcyni, szkoły podstawowej w Kcyni. To jest po pierwsze. Po drugie, pan kurator wyraził zgodę na zamiar likwidacji szkoły podstawowej w Sipiorach na obwód i wymienił tam obwód szkoły podstawowej w Kcyni. W związku z powyższym my zmienić treści uchwały likwidującej szkołę podstawową w Sipiorach zmienić nie możemy, bo będzie niezgodna z decyzją pana kuratora. To, że pan kurator zmienił swoją decyzję w ciągu 2 tygodni od wydania poprzedniej na inną, swoje zdanie zmienił. Pan przewodniczący już wyraził zdanie na ten temat. W związku z powyższym nic więcej i taka uchwała procedowana nie będzie. Natomiast procedowana będzie uchwała dotycząca likwidacji szkoły w Sipiorach z obwodem szkoły podstawowej w Kcyni, bo nic innego zrobić nie możemy w tej sprawie. Bo byłaby to niezgodne z decyzją pana kuratora i wtedy jest ogromne prawdopodobieństwo, że pan wojewoda tą uchwałę nam uchyli. I zrobić takiego błędu niestety nie może, jeżeli go nie zrobić. Ale my jako rodzice mamy prawo decydować i możemy dać dzieci do Ostrzębowa, tak? A jeżeli Ostrzębowo jest w obwodzie kcyńskim, to gmina musi nam zapewnić dojazd dzieci do Ostrzębowa, czy nie musi? Szkoła, gmina musi zapewnić dowóz do najbliższej placówki. Obwody, nie? Obwodowa. A Ostrzębowo w jakim obwodzie jest? W swój obwód ma. Ale no, możecie Państwo, bo to jest fakultatywne, rozmowa z panem burmistrzem. Panie radny, mogę? Proszę. Szkoła podstawowa w Ostrzębowie ma swój obwód. I są poszczególne miejsca, czyli wsie, które już wychodzą do szkoły podstawowej w Ostrzębowie. Tak samo Sipiory. Obwód szkoły podstawowej w Sipiorach to są Sipiory i Studzienki. Szkoła podstawowa w Kcyni to jest całe miasto Kcynia plus jeszcze Dębogóra, Malice i Iwno Kazimierzewo. I to stanowi obwód. Nie, że jedna tylko miejscowość i to jest skład szkoły, obwodów, to wchodzi ileś tam wsi, które dzieci dowozimy. I wtedy, jeżeli w obrębie obwodu, ta wieś znajduje się w obwodzie szkoły, my musimy zapewnić dowóz. Do 3, jeżeli przekracza 3 km, klasa 1-4 i powyżej, jeżeli przekracza 4 km, klasa 5-8. My na to nie patrzymy, jeżeli jest w obwodzie autobus jeździ
domy dzieci pobieramy, zawieramy i dowozimy. Także tylko i wyłącznie jesteśmy zobligowani do dowozu dzieci w danym obwodzie. A w uchwale będzie wskazana szkoła podstawowa w Cyzicie. Bo innej treści uchwały podjąć rada nie może. Ktoś zrobi to pod siebie. No? Ale tu nie można wystosować pisma teraz do pana kuratora jako gmina, że my jako rodzice nie zgadzamy się na to, żeby doktryni, tylko później mamy do rozstrzygowa. Ciężko takie pismo zrobić. Ale takie małe dzieciaki, kurde, do zerówki pójdą i jak oni mają na przystanku stać, albo w koło jeździć zimą? No dobrze, no, no. Tymi kosztami, ale tak jak tutaj wcześniej było mówione, nie? Że w lipcu sami sobie staną i tak dalej, no to mi się wydaje, że tak w skali tygodnia, miesiąca, roku bardziej się opłaca dać do Rozstrzygowa niż do Cyni, chociaż jest parę kilometrów dalej, nie? Jest bliżej, no to jest. Ale obie decyzje państwo podejmiecie, gdzie dzieci przekażecie, to już jest państwa decyzja, my nie będziemy nas wnikać. My wskazujemy jedynie w uchwale. Po prostu poprzednio robicie pod szkołę w Cynie. Tak, żeby tylko Cynia dostała dzieci. A to z dobrej woli gminy, tak? Wychodzi na to, że dojazd dzieci do szkół się daje, tak? To gmina... Poza obwodem. Poza obwodem. No dobrze, a teraz skoro likwidujemy tą szkołę tutaj i zginiemy ogromne koszty, tak? No to tak tutaj pan powiedział, że duże koszty są utrzymania, to nie można z tych kosztów odciąć i dowozić do dojazdu, na przykład dzieci zabierać stąd i po drodze, gdzie na obwód będą zawożone niektóre dzieci do Cyni, zabić do Rozstrzygowa po drodze? Które chcą do Rozstrzygowa? Tak. To jest wjazd dosłownie kilka kilometrów. Skoro tak są cięte koszta i... Czy nie można tego zrobić? Szanowni Państwo, ja myślę, że ten sposób odpowiedzi na to pytanie jest tak. Ze spokojem poczekajmy do końca roku szkolnego. Zobaczymy. Ale mogę dokończyć? Proszę. Wtedy zobaczymy, ile dzieci przyjdzie do szkoły podstawowej w Rozstrzygowie. Ale pan burmistrz tam ma petycję i rodzice się podpisali. Którzy chcą raz do szkoły w Rozstrzygowie? Zobaczymy. 90%. Zobaczymy, co my walczyliśmy o to, żeby dzieci zostały w wiejskiej szkole. No właśnie, nie w mieście. Ale jak my możemy, teraz zdecydować, skoro pan burmistrz powiedzieć, że nie... A czemu burmistrza prędzej nie było, żeby o zamknięciu szkoły nic nie powiedział pan? Nic nie powiedział pan. Rozmowy o zamknięciu szkół Rozstrzygowa i Siwy trwają przynajmniej od 3 lat. Ja tylko... Ostatnie spotkanie z paniami dyrektorami było 13 grudnia, gdzie przedstawialiśmy sytuację, 13 grudnia, przepraszam, gdzie przedstawialiśmy sytuację o... To chyba to jest podpis pewny, że tam damy te dzieci i teraz chcemy, oczekujemy na tą odpowiedź, czy będzie dostosowany pojazd do tych dzieci, do Rozstrzygowa, żeby dowozić. Bo to jest 90%. Bo ja teraz decyduję, że zapiszę dziecko do Rozstrzygowa, a później się wszyscy wypchną z dowozem i będą musiał to dziecko tak naprawdę sam dowozić do Rozstrzygowa. No właśnie, tutaj nam chodzi o dojazd. Jedno podstawowe pytanie, czy zapewniony będzie dojazd do Rozstrzygowa? Skoro takie koszty są obcięte i tysiące złotych z pewnością, no to można to jakoś przełożyć i zrobić dojazd po drodze, przecież to nie jest naprawdę dużo. Ja teraz wożę dzieci, mam 3 kilometry. I mnie to nie zdawi, czy ja teraz jeżdżę 3, czy będę jechać 10 do Rozstrzygowa. Ale jest na przykład taka pani Kowalska, czy pani Nowak, która nie ma samochodu, aby chciała dać dziecko do Rozstrzygowa, to teraz co? Jest postawiona przed faktem doskonałym, że musi dać do Cyni, bo pan burmistrz podstawia autobus, tak? Tak, dokładnie. Mogę Tak stoi w przepisie. A ja myślałam, że pan jako burmistrz, że panu chodzi o dobro dzieci tak. I pan się jakoś, nie wiem, przychyli do naszej decyzji prośby. Porozmawiajmy, ale zanim oczywiście państwo jeszcze będziecie zadawać pytania, to może pan dyrektor przedstawi szkoły podstawowej propozycję i wtedy będziecie mieli państwo prawo do porównania, bo na razie nie... Ale ja wiem, jak wygląda szkoła w Cyni, bo ja też chodziłam, moje rodzeństwo chodziło i ja powiem panu burmistrzowi, że ja byłam zdziwiona, jak się wprowadziłam na studienki, że tu jest taka szkoła. Mnie to zadziwiło. No a jeżeli teraz jest okazja, żeby dać też do szkoły wiejskiej, no to ja nie widzę problemu. Tak naprawdę dzisiaj tutaj brakuje chyba pana kuratora, bo to, że szkoła nasza jest zamknięta, no to my się z tym pogodziliśmy, tak, w jakiś sposób.
walczyliśmy od wierzchu, byliśmy zaproszeni tutaj do Roszczębowa jako rodzice, gdzie byliśmy, tak pani dyrektor, przepraszam, ale szczerze trochę zawiedzieni jako społeczność naszej szkoły, bo 90% osób, które były w tej szkole, podczas gdy państwo tutaj w delegacji byli w zupełnie w innym miejscu, byliśmy my jako tutaj rodzice i nauczyciele z siebie. Teraz mam pytanie, czym, że wasza szkoła jest trochę lepsza, że wy zostaliście tą szkołą tak naprawdę wynagrodzoną, że zostajecie, a nasza szkoła jest zamknięta, bo to takie trochę nie fair moim zdaniem też jest. Tak. No ja uważam, że to nie jest do mnie pytanie, bo kurator powie, no właśnie, kurator powinien tutaj być, ale... ...mówi, że przesłanki przedstawił i to jest jasne. Jego myślę, że też tutaj liczba dzieci zdecydowana, bo jesteśmy jednak tą... Ale tych dzieci tak naprawdę w pani szkole nie jest za dużo więcej niż w naszej. Połowa. Bo to, że mówię, my tutaj no, jesteśmy zamknięci, to my się już nie przychodziliśmy, tak? Jest dzieci w tej chwili 66, było 57. W międzyczasie do nas doszły dzieci, jeszcze właśnie w tej trudnej sytuacji, gdzie już właściwie wiadomo było, że jesteśmy do likwidacji. Doszło do nas najpierw sześcioro, potem jeszcze trójka dzieci. Tylko u nas, pani dyrektor, ja przepraszam, że tu... Ale ja tutaj, broń Boże, nie jestem przeciwko państwa szkole, bo jak najbardziej przeżywaliśmy to wszyscy razem. Tak, żeśmy razem walczyli o obydwie szkoły. I nasi rodzice. Myślę, że nawet się wspieracie, tak z tego co tak. Słyszę i współpracujecie, więc tak naprawdę nam też jest bardzo przykro, bo to nie jest miłe i wiemy, że od wielu lat takie sytuacje przeżywamy, tak? W związku z likwidacją tych obu placówek, bo w zasadzie ciągle one były brane pod uwagę. No teraz jest decyzja taka i nie inna, dla nas korzystna. Dla was niekorzystna. Ale z drugiej strony ale... też trochę korzystna, bo mamy okazję dać dzieci do... Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, podziękować pani dyrektor za zaproszenie w imieniu państwa. I tylko tyle mogę powiedzieć, że jeżeli państwa chęć jest taka, to my miejsca mamy i szkoła jest otwarta. Ja powiem krótko, pani miała, było... pani dyrektor, szczęście, przepraszam, wchodzę pani w słowo. Pani miała w takim razie szczęście, że... rodzice, gdy słyszeli z innych szkół, że jest szkoła w likwidacji, no miałam dali dzieci do państwa, tak? Bo u nas też chętnie wydali, ale niestety, jak słyszeli, że szkoła jest w likwidacji, niestety przez wiele lat tych uczniów tutaj nie dawali, bo było to bez sensu. I także no, gratuluję pani szczęścia, bo w ciągu tych kilku miesięcy, żeby otrzymać, dostać kilku tak, uczniów więcej, tak, no to super. Była jedna rodzina, która chodziła, żeby pani może nie myślała, że tutaj jakieś myśmy robili działania. Była to rodzina, matka właściwie z dziećmi, które chodziły już do naszej szkoły. Ona z takich, a nie innych przyczyn musiała się wyprowadzić, ale powróciła na ten teren. No i dała dzieci tam, gdzie dzieci chodziły, gdzie dzieci się czuły dobrze. Więc ja tą matkę też w pełni rozumiem, że chciała po prostu wrócić do tej swojej szkoły. I to właściwie w obu przypadkach tak było. Więc to, no to był taki zbieg okoliczności, rzeczywiście no dla nas, jak dla mnie. Dla nas naprawdę może i rzeczywiście korzystny, ale no nie mam tu nic do ukrycia, no nie będę wymieniała nazwiska, bo nie mogę, nie, bo to tak, ale chodzi, tak? Tak było. No to my, to pani dyrektor i pani szkoła ma szczęście, bo do nas nikt nie chciał dać, to szkoła jest do likwidacji, także no gratuluję. No jak przez tyle lat ciągle była taka mowa, że zlikwidują. Ale w Roszczębowie też była ale szkoła do likwidacji. Ale się nie dziwię, że od nas też, nie? Poszli do Nakła na przykład. Ale szanowni państwo, wejdę w zdanie po prostu. Sytuacja jest taka, że jest postanowienie, Rada będzie podejmowała uchwałę 31 w związku z tym, że mamy takie postanowienie kuratora. Państwa zdanie jest inne, chcecie posyłać dzieci do Roszczębowa, mając na uwadze dobro dziecka. Myślę, że pan burmistrz tutaj powie to też za chwilę, że jeżeli chcecie posyłać dzieci do Roszczębowa, to przecież ten autobus, który będzie jechał do Roszczębowa, a nie do Kcyni, to będzie po drodze, będzie to wasza wola i my jako gmina powinniśmy się przychylić, panie burmistrzu, też do tego, żeby te dzieci tam dowieźć i tyle. Przykro mówię mi troszeczkę jest, że nie wiem, czy to wszystkie dzieci przejdą, bo my chcemy również, pan dyrektor powie, chcemy zatrudnić i
nauczycieli ze szkoły podstawowej w Sipiorach, myśleliśmy, że ta koncepcja no, poprawi i sytuację dzieci. Chcemy te dodatkowe pieniądze przeznaczyć na remonty i na poszerzenie oferty edukacyjnej, nie? I to był taki zamiar, ale to, że dzieci poślecie tu, a pani dyrektor ma miejsca, to będzie wasz wybór, nie? Możecie do Paterka, do Nakła, ktoś tam ma pracę, to też wy, tylko ani do Nakła, ani do Paterka, tak? To gmina już tu nie miała zamiar do Ksyni, tak? A przy okazji jest to po drodze, tak? To przecież żaden problem. Nie? No, jeszcze z panem nie zgodzę, bo znowu gmina Sapki znowu tak ma, że dopłaca do wody. A która gmina nie dopłaca? Każda. Ale dopłaca. Nie, dojazd. Dojazd jest do szkoły. No, ma pan rację. No. Tak, ale pan, jeżeli nie zapewnia gmina dowozu, to musi zwrócić koszty przejazdu lub właśnie z PKS. No. I to jest. Teraz mam tak, no, tak, że ja bym dał dziecko do Nakła do szkoły, tak? To czy gmina mi zapewni nie. To? To muszę na was położyć. Kurator wykazał i pokazał, że gmina zapewnia obwód. Warunki zostały spełnione, nie? A jeżeli pan sobie Nakło tak wybierze, a dyrektor szkoły nagle przyjmie pańskie dziecko, to już musi pan sam, nie? No, a w obrębie gminy, tak? Czyli czy to Ksynia, czy Roztrzębową, myślę, że problem panie burmistrzu będzie rozwiązany. Rodzicom uczniów szkoły w Sipiorach zwracamy koszty, tak zwana grupa, prawda? Tak się nie ma problemu. Ale teraz, szanowni państwo, jedną rzecz chciałem zwrócić tylko uwagę, a nawet się wydaje się, że to jest problem. Dzieci przyjdą do szkoły podstawowej w Roztrzębowie. Szkoła podstawowa w Roztrzębowie nauczycieli nie przyjmie, bo nie ma. I my mamy problem. No to trzeba było szkoły nie zamykać w Sipiorach. No i problem w szkole by był. No. A teraz chodzi o dzieci, nie rodzicieli. No ale nasza społeczność i dzieci. No jak macie teraz problem, gdzie przyjąć nauczycieli ze Sipiorach, to trzeba było szkoły nie zamykać. Ale drodzy państwo, ta szkoła już jest zamknięta, ale dbamy o dobro dzieci i o nauczycieli, bo nauczyciele razem z naszymi dziećmi z nami tworzą całość. Tak jest, bardzo dobrze. Jesteśmy na tym etapie, że nauczyciele w 95% znajdą zatrudnienie. Największy problem na dzień dzisiejszy, panie dyrektorze, bo dzisiaj mieliśmy kolejny raz spotkanie. Największy problem będzie z matematyką, prawda? Natomiast... No dla takiej nauczycielki, panie burmistrzu, to nie jest... To miło słuchać. Wiem, że tak jest. I robimy wszystko, żeby nauczyciele mieli zatrudnienie. Szanowni państwo, to nie jest tak. Dzieci przechodzą do innej szkoły, a nauczyciele nie zostają. I to pani dyrektor też nie ma żadnej propozycji dla koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej. Przepraszam, bo dzisiaj miałam informację. Tak? Zapytanie o jedną osobę, tak? Bo ta jedna osoba od nas będzie w Kalnierowie. I mam pytanie, czy mogłabym zatrudnić tutaj kogoś z Broda. No i ja myślę, że dla tej jednej osoby na pewno... Dzisiaj to będzie już raz. Tak, Michał, może ty powiesz. Pan dyrektor też, tak? Chciałby teraz zapytać. Proszę. Proszę państwo, znaczy tak, 90% słyszę, tak teraz deklaruję, że chcecie powiedzieć sobie swojego Roztrzębowa, nasza wola. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie te 10%, które ja wolałbym odpowiedzieć na pytanie niż opowiadać o szkole, bo to trochę szkoda czasu i szkoda naszych emocji pewnie. Jeśli chcecie mieć do tych pytań, to ja chętnie odpowiem, spróbuję przynajmniej, jeśli będę znał odpowiedzi. Natomiast chcę powiedzieć tutaj jeszcze już, chciałem tylko powiedzieć, bo patrzę na miłą panią, z którą współpracowałem i powiem, że nie to, że nie śpię po nocy przez panią, ale proszę mi wierzyć,
proszę mi wierzyć, że zadanie, które otrzymaliśmy, ja i mój zespół kierowniczy, to jest trochę z serii tego angielskiego filmu Mission Impossible. A no, podam prosty przykład. Wszyscy umiemy do 50 policzyć. W szkole tak duży jak u mnie jest 48 godzin matematyki w klasach 4-8. Mam zatrudnionych dwóch matematyków i pół matematyka, bo matematykiem jest wicedyrektor. Dokładnie realizują te 48 godzin. I jeżeli nie przyrasta oddziałów, czyli nie przyrasta godzin, możliwości to faktycznie zerowe. Nie istnieje. Dlatego to są tego typu wyzwania i dlatego zażartowałem, przepraszam, nie skończę, ale to naprawdę jest wielka nasza troska. To zadanie, które dostaliśmy tutaj, jest bardzo trudne do wykonania. Stanęliśmy zwarci z różnymi placówkami w gminie i bardzo blisko jesteśmy takiej sytuacji, szanowni państwo, że wasi nauczyciele, wszyscy z tej szkoły prawdopodobnie znajdą. Bardzo dobrze. Tak. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć bardzo istotne. Dla tych 10%, które zostają, dla tych 10%, co się wahają, to powiem, że razem z tymi dziećmi z całą pewnością pójdzie pani Iwona. Pani dyrektor. Więc dzieci, które trafią do Cyni, nie zostaną wrzucone, jak i zostały sobie obcy teren, obcy środowisko, obcych ludzi. Pani Iwona będzie i nie tylko ona. I do jednej klasy. Pani Iwona będzie. Nie uda. Tak, i jeden, że będzie też jeszcze. Także z całą pewnością nie zostaną. Ale jeżeli państwo chcecie mi o coś pytać, to ja odpowiem, bo tak to naprawdę będę. To ja mam pytanie, jeżeli mogę. Proszę. Jeszcze jestem mamą przedszkolaków. Panie dyrektorze, czy do szkoły w Kcyni będą miały możliwość pięciolatki? Do zerówki? Tak. Pięć i sześć. Dobrze. A czy do Rastrzębowa? Tak. Też. W takim razie dla nas jest bliżej Rastrzębowa. Czy będzie zapewniony dojazd do Rastrzębowa? Szanowni państwo, myślę, że na temat dowozów uczniów, to umówmy się w ten sposób. Zobaczymy, bo myślę, że Rada przegłosuje uchwałę, zobaczymy, jakie zajmie stanowisko, że tak powiem, część prawna wojewody, czy nie zostanie uchylona. Bo to nigdy nie wiadomo, po dzisiejszych decyzjach pana kuratora to nie wiadomo. W związku z powyższym umówmy się, że jeszcze w tym roku szkolnym, czyli do końca zajęć szkolnych, państwo będziecie ode mnie mieli taką informację. Panie burmistrzu, no tak, uchwała będzie 31 marca podjęta. Pan wojewoda będzie miał miesiąc czasu, czyli na początku maja będziemy wszystko mieli jasno. Wszystko jasne. I tu się możemy spotkać i wtedy pan burmistrz z wami, bo to organ będzie prowadzący, tak, i będzie mówił, jakie są możliwości tutaj i co. Czy możemy się tak umówić, szanowni państwo? Tak, liczymy na burmistrza, a burmistrz się przychyli do naszego. Ale moment, czy tak się no. Możemy umówić? No tak? Chyba w tym momencie nie mamy wyjścia, musimy się dostosować. No. Nie, no. Ale z tymi dojazdami to jak to teraz będzie? Będą koło jeździć, czy jak autobusy? Ale ja muszę wiedzieć, bo ja też mieszkam daleko od szosy. I co, będę z takim małym dzieciakiem latał na przystanek i marzną zimą? Z tego co wiem, to pani dyrektor państwu przedstawiała, że będziemy montować miejsca. No dobrze, ale ja na przykład jak na naszą ulicę Dworzy, tam jest trzech dzieci, czy tam autobus wjedzie? No, jak każdą ulicę, to ja bym też chciała pojechać. Na przykład. To nie jest tak, że tylko przyjadą tutaj do szkoły i zabiorą dzieciaki. No, a ja na przykład zimą mam stać na mrozie, żeby dziecko ma. Do tego trzeba to szybko jakoś rozpracować. Każde dziecko, bo jest dość dużo. Dość dużo mamy przewozów. I każde dziecko musi przejść do przystanku. Nie możemy za każdym razem zatrzymywać się przy każdym domu. Są punkty, że tak powiem. No to trzeba będzie zrobić więcej tych punktów.
Dobrze, zobaczymy, przyjrzymy się. Mówi pani, tak wspominała o tym, przyjrzymy się i będziemy stawiać wiaty. Czyli tam słowo po to, żeby deszcz, śnieg, żeby po prostu. Panie burmistrzu, no właśnie, ja chciałam wyjaśnić, jak ma wyglądać ten plan. Jak to? O której godzinie ma się rozpocząć dowóz poranny? Najbardziej interesuje nas też. Bo tu rodzice też mają wątpliwości, czy jeżeli droga będzie nieprzejezdna, czy cokolwiek, czy zimą. Czy przewozi mamy, jakie mamy. Także czasami będzie tak, że tutaj wiadomo, to są duże nawiosne rozkopy, no dziury się pokażą na drogach. A przewoźnik powie, że nie pojedzie. I co wtedy? Że? A teraz nie mamy stopów? Są też do stopy. No dobrze. Ale teraz nie ma. Ale teraz na przykład jak będzie przewoźnik, to będzie zabierać dzieci i on powie, że on nie pojedzie. No. I będziemy latać na szosę. I wtedy pojedzie. No ma takie prawo. Kilku linii autobusowych i Państwu to wyjaśni, bo jest doskonale w różnych miejscach autobusy jeżdżą, panie dyrektorze. Czy zdarzyło się, że autobus w skrajnych przypadkach nie przyjechał? W skrajnych, jeżeli jest zawieja, wszystko razem to wtedy wiadomo, że nie pojechał. Wy nawet dzieci nie wypuścicie. Panie dyrektorze, czy się to zdarzyło? Znaczy w ostatnich 12 latach może jeden raz. Może jeden raz i to dotyczyło pewnego tylko fragmentu, gdzie jest bardzo trudny podjazd pod górkę w Dębogórze. To są przypadki losowe. Ale tam ulica, nie? Tak, a tutaj ulic niestety nie ma u nas. W którym jest jakiś atak pogodowy. Ale teraz powiem, jakby to technicznie robić. W takiej sytuacji my mamy taki system, tak powiem, wzajemnego zawiadamiania. Informacja trafia od osoby odpowiedzialnej za jakość przewozu, czyli osoby zajmującej się waszymi dziećmi w autobusie do mnie, lub bezpośrednio na przykład do sołtysa danej wsi, lub do dwóch, trzech osób danej wsi, jeśli jest to wioska, tylko na przykład taka rozciągnięta, w dwóch miejscach, jak pan ulicę. Ludzie się bardzo szybko powiadamiają i to jest po prostu wtedy informacja tego dnia. Autobus nie przyjedzie na normalną godzinę, będziemy o 9:00. I my poświęcimy tą jedną lekcję czy dwie, bo to się świat nie zawali z tego powodu. A chodzi o to, żeby dzieci nie stały z katarem i z głową. A jak konkretnie ma wyglądać ta trasa, bo rodzice naprawdę są bardzo zainteresowani. Bo my niestety mamy drogi takie, gdzie się dwa auta nie miną, bo jedno musi zjechać na łąkę. No to będzie jeziornica, przejazd do Studzienek. Dwa auta się nie miną, a teraz ma tutaj jechać autobus. Ja przedstawiłam... I w koło by musiał w ogóle jeździć ten autobus. Tak jakby pan Kaniuszyn przedstawił, czyli zjazd byłby od drogi wojewódzkiej w Studzienkach. To co wam mówiłam w środę, 5 dni temu. I ulicą Wisławica, tam byłby przystanek, jeziornica, byłaby wiata. Następnie Dębogórski Młynek, wiata i 40 tutaj do szkoły. I też wiata. Czyli rozumiem, że Wisławica byłaby pierwszą ulicą, na której by zbierane było dzieci, tak? No tak, ja tam mieszkam. Wisławica byłaby pierwszą ulicą, najwcześniejszą. Tak. I o której by się usza zaczynał ten dojazd? O 7:00? Przed 7:00? Żeby zdążył objechać i dojechać do Kcymi jeszcze? To jest właśnie droga jest ok, bo jest suwa, nie ma opadów, nie? Przyjdą opady na ulicy Jeziornicy, no nie wiem, czy autobus przyjedzie, nie? Ale na tak samo. Raczej nie przyjedzie, bo tam są bagna i się jest droga pokryła, nie? No to jest takie opcje. No właśnie, bo jak takie małe dzieci mają, co do wieczora czekać? A
Szanowni Państwo, my będziemy malutkich dzieci trzymać od godziny 12 czy tam 13 do godziny 15. To jest nie do wyobrażenia. Szkoła realizuje dwa terminy odwozu. To pan pyta, tak? Tak, tak. Dobra, pierwszy jest 12 z minutami, 20 chyba. Drugi jest godzina, to znaczy tak, klasy młodsze, zerówki są do, w tej chwili mam dwie, jedna ma 18, druga 17 osób. Klasy 1-3 mają średnio około 20, ale czasami, ale jest też kilka mniejszych. Są takie 16-17. Klasy starsze mieszczą się w przedziale od 20 do 23 i tylko obecnych w klasach siódmych, ze względu na takie zamieszanie, które parę lat temu było z tymi rocznikami, jeśli sobie Państwo przypominacie, wysyłano. Czy nam ten autobus do Rostrzębowa, czy te dwa autobusy powrotne również będą wjeżdżały po te dzieci do Rostrzębowa? No tak, bo tylko do Rostrzębowa. Siatka godzin. Do Gcyny jadą, a czy z powrotem? Siatka godzin w szkole podstawowej w Rostrzębowie jest taka sama jak siatka ilości godzin w szkole podstawowej w Gcyni. W związku powyższym troszeczkę mniej godzin mają dzieci klas 1-3, a ciut więcej mają 4-8, przy czym najwięcej mają klasy 7 i 8. No to tak jak już powiedziałem, trudno oczekiwać, żeby dziecko pierwszej. Ja tak samo jestem rodzicem. I tutaj szanowni Państwo, nie znają też bardzo dobrze. Mam trochę język szczypliwy i mam kilka pytań. Pierwsze pytanie. No wiadomo, bo o dwa lata wstecz też tu padło, byli na temat zamknięcia tych szkół. Bardzo negatywnie nie przeszło. Druga sprawa teraz przechodzi. Mam pytanie. Czy kiedykolwiek, zanim to... Nie, szkoda, że nie ma tego głównego stratega waszego. Jak on się nazywa? Jaskurski podejdzie. Względem szkół, jako prowadzący. I teraz się zapytam taką rzecz. Dobrym dzieci gminy po prostu, nie zważając na rodziców, głównych podatników, motoru utrzymania gminy, się zapytam taką rzecz. Rozmawiałem dzisiaj, to powiem teraz o ostatniej chwili. Rozmawiałem przed godziną 12 telefonicznie z dyrektorem wojewódzkiego kuratorium oświaty, z panem Dąbrowskim, na temat szkół podstawowych. To jest wina tylko gminy. Gmina jest organem prowadzącym i winna zapewnić dzieciom dowóz do szkół tych podstawowych. Druga rzecz. Nie zapewnia? Jest na 100% pewny. To mi wyraźnie powiedz. Ja mam jeszcze środka. I teraz panu, państwu powiem taką rzecz. To jest tylko uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji szkół. Niech pan nie przerwa, niech ja sobie powiem do końca. Bo ja pani też nie będę przerwał. To jest tylko intencyjna. Gdzie jest zgoda, gdzie były konsultacje z rodzicami, no na temat likwidacji szkół. Tu pan Mirek, jako jedyny radny, który się wstrzymał od likwidacji szkół, bo jednak mówiąc niejasność tych subwencji. Teraz jest pytanie, likwiduje, chcecie zlikwidować. Co z tą szkołą zrobić? Do kogo ma ona służyć? Pamiętajcie jedno. Tu powinniście wziąć pod uwagę duże starania mieszkańców. Ja wam określę dokładnie. Duże starania. Pochwały z ministerstwa. Pochwały od samorządu wojewódzkiego. Pani poseł Kozanecki. Wyposażenie tej szkoły. Historia mieszkańców tej szkoły. I proszę pana, państwa, ja się śmiem zapytać. Za przeproszenie, żebyście się nie urazili, bo powiecie, o, bo on nas obraża. Ja się pytam bezpośrednio, jak człowiek, jak rodzic. Jak śmiecie historię maltretowanych mieszkańców tutaj ze Sipią, państwa Kamnicą, jeżeli znacie historię, albo zapominacie. Nie chcecie tej kolebki utrzymać dla dobra młodzieży dalszej, tym bardziej, że jest przystosowana jako niski park do młodzieży niepełnosprawnej.
to nie lepiej przeludnione szkoły z gminy Pcyńskiej, teraz powinien pan przerywać. Ponad 20 tam iluś, jak pan dyrektor Michał Poczobut mówił, panie Michale, żeśmy chodzili równo do tej grupy. Było 16-15 góra uczniów, a teraz jest tyle. I żeśmy coś wynieśli z tej szkoły. A w tej chwili co te uczniów wynoszą? Po prostu chamstwo, brak kultury i wszystko. Po prostu co to nie tak. I wy chcecie, za przeproszenie pani, spęd robić, żeby te dzieci się nie nauczyły. Dzieci wiejskie nie chorują. W tych zgrupieniach w większości, jak widzę, COVID. Czy któreś tutaj była dłuższy czas szkoła zamknięta, bo COVID? Nie. Dzieci chodziły do szkoły. Zdrowe powietrze, wszystko. Gdzie jest opieka medyczna nad szkołą? Lekarz, pediatra z ośrodka. Nie ma. No, a wy mówicie, że trzeba robić duże zgrupienie. Do czego doprowadzić? To tak samo wy chcecie likwidować szkoły. Ja wam powiem takie proste rozwiązanie. Były gminy odrębne wiejskie. To dlaczego urząd się nie rozczłonkuje tak samo? I powstaną wójtostwa, i będą gminy wiejskie i same utrzymają te szkoły. A nie na kumulacji. To jest zarządzanie, proszę państwa. Wstyd. Dziękuję bardzo. Jeszcze będę miał później więcej. Mówiąc to spotkanie, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Czy do pana burmistrza, czy do pana dyrektora, to proszę je teraz zadać. Tak? Ja jeszcze tylko jedno. No tutaj pan burmistrz nie odpowiedział, co dalej będzie z tym budynkiem. No właśnie. Na co będzie przeznaczony? I co będzie z pomnikiem pamięci obrońców niepodległości? No, mówimy od samego początku, że budynek zostanie przeznaczony na mieszkanie. Jakie to będą mieszkania? Wynika brak szacunku do tego, co tu kiedyś było. Ale panowie nie wiedzą, co tu było kiedyś. Panie burmistrzu, a nie znają. Nasze dziadki to budowali kiedyś wszystko. I co? I teraz co? Patologia ma tu być? No. Jakiemu to ma? Dlaczego w Cymi nie zamkniecie szkoły? No. I to ma drogę. Z Cymi ma być przebić dana. No. Jeśli takie coś można zrobić. Bo temu to kieruje brak szacunku. No tak, no. Znaczy, nasze dzieci. No tak, bo w sumie zawsze tak było, że dzieci wiejskie są gorsze niż miastowe. No. Tak. Ale tak robicie. Tak robicie. Ale pan mówi, że musi dokładać do naszej szkoły i nie może robić nam dróg, to rozumiem, że już teraz drogi będą na zewnątrz. Ale jeśli mam takie pytanie, czy inwestycje są nierealizowane, bo ze względu. A to, co w tej chwili było, mieliśmy taki zamiar i szkoły, że tak powiem, wyremontować i tylko modernizować, no ale wszystko się też opóźni ze względu na taką, a nie inną decyzję kuratora, o której pan przewodniczący wspomniał na samym początku. Nic się nie bierze. Czyli praca nad asfaltem w sercu na ulicy Wisławicy znowu będzie odwleczona, tak? Asfaltu nie było. No to o tym żeśmy rozmawiali. No nie wiem, czy rozmawialiśmy. Tak rozmawialiśmy, bo projekty jest zlecone i jest projektowane. Znaczy mnie zasłało pana burmistrza, że za dwa lata będzie zlecona. Jest projektowana i jeżeli... I będzie doświetlona. Jeżeli wszystko... Więc jeśli tak dziecki nie mogą dokończyć do kościoła, dzieci zrobią sam. To jest powiatowe. No ja mam, że odwrót. Ścieżki rowerowe są wszędzie. Ja przepraszam, mi się wydaje, że trochę schodzimy z tematu. Dobrze, to proszę, to ja tutaj na temat jeszcze tych szkół. Powiem taką jedną rzecz. Panowie sobie przypominają, i tutaj chylę czoła do mieszkańców przede wszystkim, że potrafili się zmobilizować i względem szkół swoje zdanie wyrazili. Ale dziwi mnie to, bo był też obecny na tej sesji strajkowej, jak ktoś mówi. Była delegacja, wszystko ładnie, pięknie, ale szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, mam takie pytanie. Czego się obawialiście od mieszkańców strajkujących na tym zimnie? Dlaczego żeście nie wyszli porozmawiać, tylko chcieliście delegacji? Mym zdaniem, przepraszam, teraz ja mówię. Dlaczego żeście nie mieli tam ambicji i odwagi wyjść do obywateli
wypowiedzieć się, jakie postulaty ogólnie tam na tym rynku istnieją. To mnie najbardziej kwapi. Z drugiej strony, myśląc, i to ja jestem święcie przekonany, że macie ludzi, dalej nie dokończę. Ale widać, takie jest wrażenie, bo to się głośno mówi. Nawet jak pan idzie ulicą, o, mówią ludzie na rynku. Mam swój wywiad. O, widać, czemu ludzi dalej nie mogę powiedzieć, bo oni się uszczypną więcej albo bym zgrzeszył przed Bogiem. Ale powiem jedną rzecz. Ja cenię, ale po prostu tak się nie robi. Tak samo tutaj względem szkół było trzeba przyjaźnie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, wynegocjować takie warunki. Jeszcze teraz zadam pytanie takie. Było trzeba wtedy 3 szkoły do likwidacji. Upadło. Teraz się robi te 2. No upadła jedna tego, druga gotowa. Tutaj pani mówi dobrze. Ja mówię jedną rzecz, skoro jest nisko podwoziowy autobus. Może dzieci i te niesprawne dowieść, bo mogą się poruszać tak wszędzie po korytarzach. Druga rzecz, jest pokój pielęgniarski tutaj? No panie dyrektor, jak to? Zabezpieczenie medyczne w każdej szkole musi być. Czy to w Kcyni, czy gdziekolwiek. Ja porównuję gminę Gołanieckie. Te gminy, które trzeba Wągrowiecka. Tam są gabinety medyczne, pielęgniarskie i te. I 2 razy w tygodniu przesiadują. U nas nie ma tego. Nawet im dołączy. Idzie, gdzie pomoc medyczna. Bo różne wypadki są. Ja państwu powiem taką rzecz. Ale wybaczcie, że ja przepraszam. Panie Nowoszkole, wyganiają trajer się wiatrów tamtego, dzieci tam na sportowo, bo trzeba na świeżym powietrzu. Dziecko wraca ze szkoły, lekko kaszle. To było opisywane tam nawet na internecie, jakiś każdy giza to zrobił. Nie wiem, bo szukuję potem. I była taka asygnacja, czy pediatra Kcińskiego Ośrodka, a to się oparł, ktoś oparł się na moich dzieciach. Państwu wytłumaczę o co chodzi. Wchodzi żona ze dwójką dzieci, to jest 7-latka i 13-latka, lekko kaszle. Bez badania, bez niczego, pediatra mówi, koronawirusa ma. Bez badania. Ani temperatury, ani niczego. Czyż to jest szczyt wszystkiego? No po prostu pojechałem, kupiłem ten tester. Dzieci nie mają iść do szkoły, pingwiny przyjechali za 2 dni. I to samo wyszło, że nie mają. Tylko kaszel pochodziło o zmianę leku na te przeziębienia i tak. Bo chwilowa temperatura i kaszel. No to takie jest podejście. No to tutaj jest podejście w szkole też, że wygna się na zimno, spocony, wróci do ciepłego i zaś po przyjeździe już gorączka, tak chory, Bóg nie wie co trzeba zrobić. To jest zabezpieczenie bezpieczeństwa. I teraz wracając do tego. Weźcie taką kumulację, dajcie swoje dzieci. Ja nie jestem, to wasza decyzja jest, bo ja o swoje będę walczył. Ale wy jesteście rodzicami tej wsi, tej społeczności. Powinniście postawić twardo. Albo ryc, albo nic. I po prostu taka jest zasada. Jeżeli, następna sprawa, wybaczcie, że ja przepraszam. Jeżeli radny wasz tutaj ze sypią, on tylko potrafi łapkę podnieść. On tylko łapkę ty podniesie. Bo ja przyglądam się. Panie Mirku, ja pana nie obrażam. Niech pan... Nie będę tego komentował. Pan jest nauczycielem i bardzo rozumnym i bardzo... Z pewnymi tezami pana się nie zgodzę, jako nauczyciel. Jako nauczyciel, ja pana cenię pod tym względem, bo pan wie, jak jest ze mną uderzyć. I to chwalę. Bo pan jest aktywny pod tym względem. Ale niektórym się nie podobają pańskie wypowiedzi, jako nawet i w Radzie. Są przeciwieństwa. No, to, trudno, nie, demokrację mamy, panie. No, niestety, mamy demokrację. Ale mówię, w tej chwili rada, pan burmistrz, za przeproszenie. Sobie państwo grupko, wiecie, za żywota. No niestety, takie wychodzą według konsultacji do sedna. No państwo, po prostu wy macie podejmować decyzję.
to jeszcze raz konsultujcie z rodzicami. Podejmijcie odpowiednie kroki, tak jak powiedział dyrektor Dąbrowski, że w waszej gestii jest obowiązkowo zapewnić dzieciom dojazd do szkoły podstawowej. Nie w obwodzie. Wyraźnie do szkół. Nie było określenia obwodu. To wy może, że robicie. A ja mówię wyraźnie o szkole. O szkolnictwie ogólnym. I on to samo też mówi. A chyba pani burmistrz, pan kuratora nie okończy jego do wypowiedzi. Bo nie da się. Są dalsze edukacja dzieci. Obwody szkolne, dojazdy, więc proszę, wróćmy do tematu. Wiem, że tu jeszcze pani dyrektor też chciała ja zabrać głos. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Chciałem się tylko w jakim momencie mamy zgłaszać się do pani, co chcemy dzieci dać do Ryszowa. W tym momencie, kiedy pan burmistrz podejmie decyzję, że będzie ten dowód już na to ustanowiony, czy... Ja mogę odpowiedzieć? To jest kompetencja pani dyrektor. Bo to już by musiało być teraz, bo arkusz robimy to. Pan dyrektor również z tymi... No właśnie, pani mówi, że teraz, a jak teraz mamy czekać na decyzję i okazję... O, droga, to jest dalej. No, to jeszcze, że będzie. Bo ja teraz ten artykuł wypełnię jak tam jest, to a... Czyli to nie jest 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 Szanowni Państwo, ilości godzin też nie. Sprawa jest oczywista. Jeżeli będzie uchwała podjęta, pan wojewoda jej nie uchyli, pan dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Czucharskiego zapisuje dzieci do swojego obwodu. I teraz dzieci obwodu, tak. I jeżeli teraz Państwo wyrazicie wolę do Rotrzębowa, a pani dyrektor ma wolne miejsce, to taka będzie wola i wtedy będzie w maju decyzja, czy pan wojewoda uchyli, czy nie, i będziemy sytuację. A teraz arkusz organizacyjny będzie pani dyrektor robiła taki, jaki ma na dzień dzisiejszy, a później będą zmiany. Już w trakcie tutaj do końca tam. Kiedy? Września, tak? No i to wasza będzie wola. Ktoś powie do Kcyni, ktoś do Roztrzębowa i do Paterka, do Natła. To my na to wpływu nie mamy, tylko gmina wskazuje obwód. Ja powiem Państwu, że tak naprawdę najgorzej to będę miał ja. No. Bo z racji tego zapisu prawnego muszę te dzieci przypisać do obwodu szkoły, tak? A zaplanuję liczbę oddziału, godzin. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Teraz dopiero zauważyłem. A Państwo pojawicie mi się zgodnie z prawem, macie prawo do tego. 1 września i powiecie mi, wie Pan co, nie ja tak tutaj dziecko do tej szkoły, Pani podpisała, wyraża zgodę. No trudno, no tak jest. Ja się pochylam, mówię, życzę wszystkiego dobrego. To problem pozostanie, tak? Problem pozostanie, bo ilość dzieci... Ale to już nie nasz problem. Ja wiem, ja wiem. Ale mówię, że wiecie, że to tak naprawdę potem determinuje między innymi także zatrudnienie i bardzo wiele czynników, także finansowych. Bardzo. Bo to jest bardzo skomplikowana układanka, co? Ale no okej, okay, no wiemy jak jest. Poza obwodowo się wiele zmienia, poza obwodowo się niewiele zmienia. I tak jak ustaliliśmy, jeżeli wszystko przejdzie i żadna uchwała nie zostanie uchylona, ja się z Państwem umówię na rozmowę. I myślę, że w granicach maja, czyli powiedzmy po 3 maja, czyli po święcie Konstytucji, przyjadę do Państwa i będziemy dalej rozmawiać i wtedy będzie ostateczna decyzja. Czy Państwo przyjmujecie taką propozycję? I myślę, że ona jest rozsądna, bo wtedy my też wiemy, jak mamy postępować i Państwo będziecie wiedzieli, jak Państwo będziecie mieli postępować. Taka jest moja propozycja. To już będzie wiadomo już wtedy, co w koło z tymi drogami? Wtedy będzie wiadomo, jak to będzie funkcjonowało. A rozumiem, że to reszta tych, co chce dać gdzieś indziej, to może działać sobie już nie chce, tak? Dziękuję. Tak. Czyli no, skoro nie ma wiedzy, to i tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie, pani dyrektor.
co się stanie z naszym sprzętem. Pan jest już tutaj naszym gościem, no. Więc przywołuję pana do porządku. Ja przepraszam, ja tylko jest jeszcze jedno pytanie. Co się stanie z wyposażeniem naszej szkoły? Gdzie ono będzie przekazane potem? Przyjdzie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, czyli do szkoły podstawowej w Cynie. A pamiątki? My mamy jeszcze pamiątki. O. To sobie ładnie zaplanowaliście, zamknęliście wszystko i zabraliście. No mamy pamiątki, pamięci. No to no, będzie odrębnym tematem i myślę, że na ten temat będziemy rozmawiać. Jest sztandar. No i będziemy rozmawiać. Najlepiej to wszystko zabierzcie i wszystko, jeżeli chodzi o dokumentację. Jeżeli chodzi o dokumentację i o sztandar, to są wszystkie procedury zapisane w ustawach i w rozporządzeniach, że będziemy to wszystko zgodnie z prawem realizować. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani dyrektor Rostrzębowej. Kiedy możemy zapisywać swoje dzieci do szkoły? No właśnie, ja tutaj pytałam, bo tak do końca teraz nie wiem, jak mam to rozumieć, bo rozumiem, że ja nie mogę robić tutaj państwa zapisać, tak? Jak przyjdzie do mnie dziecko, mam miejsce, mogę zapisać. To tak? Rodzice decydują, tak? A pani wyrazi wolę, jak pani będzie miała miejsce, ale nie będzie tworzyła pani dodatkowych oddziałów. No bo, nie. I to rodzice powiedzą, gdzie te dzieci będą chodziły, a my takiego prawa nie mamy nakazać rodzicom. Nie. I możemy w każdym razie przyjść zapisać. Tak. Pierwsze to lepiej ustalić te drogi, a nie zapisywać, a później znowu nie będzie dojazdu, bo wy olejecie temat przykładowo. No już. No, tu pan burmistrz nas zapewniał, że pomyśli nad sprawą. Podsumowując, na początku maja, tak, pan burmistrz będzie mógł pozostałych odpowiedzi państwu udzielić. Przyjmie za słowo to. I na dzisiaj, skoro rodzice nie mają już więcej pytań, dziękuję państwu za przybycie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.